Cześć, siemanko, z tej strony ModFanPRL. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak ustawić obroty w silniku Java 223, w sensie niskie obroty, żeby chodził na niskich obrotach i Wam nie gasł. Jest to oczywiście bardzo proste. Potrzebujecie tylko śrubokręta i motoru. No to tak, bierzemy śrubokręt. Tą śrubę po środku tutaj ze sprężynką powinna być, bo jeśli jest bez sprężynki, to będzie ciężko ustawić. Wkręcamy na maksa w prawo, odpalamy silnik i stopniowo wykręcamy ją w lewo, aż w końcu będzie silnik równo pracował, na dużym gazie nie będzie Wam dławić i będzie chodzić na niskich obrotach. Wtedy to, jak się dobrze ustawi, powinno to wyglądać o tak. Tutaj odstawię śrubokręt, później go wezmę oczywiście. Jakbym nie zabrał, to by porzewiał. Już to było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem niektórym osobom, które potrzebowały ustawienia, ale nie wiedziały, jak to sprawnie i szybko zrobić. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!